Który to z kolei festiwal? A już 12. Ilu uczestników w tym roku? W tym roku mamy ponad 200 osób. Głównie z Polski, ale też się znajdą osoby z Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii. Czy jest dużo nowych uczestników? Tak. Można powiedzieć, że połowa z tych osób jest nowa, które tutaj przyjechały. Zazwyczaj jest, na przestrzeni lat widać taką tendencję, że jest grupa osób, która stale przyjeżdża. Oczywiście z jakimiś rocznymi czy dwuletnimi przerwami, ale ciągle dochodzą nowe osoby. A co tobie daje kuglarstwo? Pasję, tak? Zainteresowanie, nie wiem, taką nutę szaleństwa. Ja się późno zaczęłam stosunkowo interesować kuglarstwem, bo tutaj są bardzo młodzi ludzie, którzy o wiele większe mają umiejętności niż te, które ja posiadam. Nie wiem, taką pasję, takie właśnie szaleństwo, nie wiem, wejście w coś na 100%, nie wiem, zapomnienie, odwrót od rzeczywistości, a też w rzeczywistości mi to dużo pomaga. Kuglarstwem zajęłam się chyba 10 lat temu mniej więcej, ale nie ćwiczę tego tak na co dzień i często, nie poświęcam temu dużo czasu i te festiwale są właśnie super, że można w wakacje trochę przycisnąć ten trening i coś porobić. Na czym polega Festiwal Ognia i Kuglarstwa? Głównie polega na tym, aby się spotykać i rozwijać swoje umiejętności. What are you doing here in the Fire Festival? What do you teach? I will teach how to juggle cool and how to train in a way that makes your tricks better for our audience and how to compose your original juggling tricks in a way that jest cool. Po co to robisz? Dobre pytanie, po co to robię? Żeby robić coś fajnego, innego niż wszyscy i jakby jest bardzo duża satysfakcja, jak wychodzi. Więc polecam, żeby też zmierzyć się czasami z jakimiś trudnościami i też nie zniechęcać się, bo to często nie wychodzi od razu. Kuglarstwo to taki styl życia, to jest, wiesz, to jest coś, nie? To napędza człowieka, nie? To jest naprawdę, jest fajne, nie? Dlatego to robię, no. What do you think about this festival? Oh, I think it's really cool to see so many people and that it's supported by the city and doing some big fire shows and also a juggling show and yeah, seems like nice gym, relaxed. A lot of people and nice town, nice lake. So I'm happy to be here. Oh, it seems cool. Co dla nas przygotowaliście? Przygotowaliśmy spektakl ogniowy, który nawiązuje w tym roku do podróży kosmicznych.